ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową, przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej czy nauka jazdy konnej. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie proponuje bogatą ofertę zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, gdzie każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Zarówno na basenie, jak na przykład nauka pływania, akwaerobik, ale również na sali, jak na przykład zajęcia fitness, zajęcia z tenisa stołowego. Już niedługo ruszamy z ćwiczeniami na trampolinach. Posiadamy tutaj u nas działającą sekcję zapasów, więc całe spektrum takiej aktywności fizycznej u nas się realizuje. Zajęcia są z fitnessu, skupiamy się na wzmacnianiu całego ciała. Kolejne zajęcia, które się to odbywają, są to zajęcia tutaj na basenie, aquaerobik. Zajęcia bardzo dynamiczne, zazwyczaj do muzyki takiej szybkiej, zazwyczaj jest to zumba. Przez ćwiczenia wzmacniamy swoje ciało i jak najdłużej utrzymujemy sprawność fizyczną, ale nie tylko, zdrowie, urodę. Jest to trening taki typowo roboczy. Tu jest na luzie wszystko, z tym, że małe dzieci mają specjalną tabelę i według tej tabeli grają po prostu. Ja uważam, że warto dlatego, że sport rozwija. Przez sport normalnie mam jakąś lepszą formę, a z tych najlepszych dzieciaków po prostu trafiają do drugiej ligi. Zajęcia odbywają się popołudniami. Dzięki zróżnicowaniu zajęć z ośrodka korzysta całe spektrum społeczeństwa, od najmłodszych mieszkańców gminy po seniorów. Możemy poprawić kondycję. I trochę słodnąć, wiadomo. Stąpanie to bardzo wymagające, właśnie super, o to właśnie chodzi. Lubię sport. Jest fajnie, przyjemnie, spędzam czas, no i okej. Coś robię przyjemne, spożyteczne, mo. Od dziecka zawsze lubiłem grać w ping-ponga, no i tak kiedyś nie było warunków, były problemy kiedyś ze stołami, ze wszystkim, to się latało po boiskach, w domu na takim malutkim stole się grało, nie, żeby ten... No, aż w końcu koledzy się tam zgadali, że tutaj jest klub, nie. Mówię, no to jak chcesz, to pojedziemy zobaczyć, no i tak się zaczęło, nie. Córka się już wciągnęła, bo też w sumie jeżdżą na basen, nie. Oni lubią pływać, no ale między innymi, no to jeszcze ten ping-pong, nie. Ośrodek ma status szkolenia olimpijskiego i posiada 66 boksów dla koni i dwie hale, które umożliwiają uprawianie różnych sportów jeździeckich. Treningi odbywają się tutaj codziennie. Lewada prowadzi treningi rekreacyjne, jak i sportowe, także każdy ma możliwość tutaj spróbowania jazdy konnej. Jest wiele zawodów skokowych, także nie tylko ujeżdżeniem lewada się tutaj zajmuje. Jeżeli chodzi właśnie o zawody ujeżdżeniowe, to od zawodów regionalnych po zawody ogólnopolskie oraz największej rangi zawody międzynarodowe, które odbywają się u nas dwa razy w roku. Do sztandarowych wydarzeń na terenie ośrodka należą jeszcze między innymi październikowa wystawa rolnicza, agrofestiwal oraz międzynarodowe wystawy psów rasowych. Działa tutaj również jeden z 7 w Polsce klubów polo, który dysponuje boiskiem trawiastym. Każdy, kto zaczyna, chciałby grać w polo, no to musi najpierw zacząć od rzeczy bardziej przystępnych, także nauczyć się jeździć w sensie w stylu polo. Później przechodzi jakby do bardziej zaawansowanych gier. Gra jest szybka, wymagająca, także umiejętności jazdy konnej trzeba mieć duże. W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbywają się również liczne szkolenia, konferencje, wystawy, jarmarki oraz inne imprezy okolicznościowe. Najbliższa z nich już 11 marca, czyli festiwal z jajem, poświęcony potrawom i zwyczajom wielkanocnym.